starałem się, żeby moja rola nie ograniczała się do rozmowy na temat samej rozgrywki, samej gry, tylko dzieliłem się doświadczeniem w ogóle z życia biznesowego, ze swoich własnych negocjacji. W pewnym sensie mi się to udało, choć muszę przyznać, że mój zespół był bardzo nastawiony na to, ażeby jednak trenować samą rozgrywkę, ażeby o niej rozmawiać, ażeby kreować strategię. Badaliśmy zasoby, badaliśmy kompetencje, pytałem, też prosiłem o prezentację każdego z nich, żeby dostosować faktyczne kompetencje do tego, jaką rolę powinni odgrywać w swojej strategii. Udało nam się to dosyć szybko, potem tylko to wzmacnialiśmy, no i z uśmiechem na ustach oglądałem, jak to wszystko pracuje podczas tutaj finału. No, przede wszystkim to była bardzo przyjemna praca, dlatego że pracowałem z zespołem, który miał wysoko ustawione własne ambicje, ale też otwartość na branie lekcji, uczenie się po to, żeby w samej finałowej rozgrywce wykorzystać to, czego się do tej pory nauczyli. W tym wydarzeniu byłem nie tylko mentorem, ale osobą obserwującą, oceniającą, takim asesorem tak naprawdę. Fantastycznie mogłem się zaangażować w to, co się dzieje, no a cała rozgrywka była naprawdę imponująca. Sam osobiście zajmuję się głównie strategią, więc na to zwracam szczególną uwagę i uważam, że strategia, dobry pomysł na to, jak rozegrać grę, jest kluczowa, to jest numer jeden. Negocjacje, umiejętność negocjacji zawsze się przydaje na wszystkich polach w biznesie. I ta trzecia, myślę, że takie umiejętność dostosowania swojego stylu do grupy, z którą się spotykamy. I myślę, że tutaj to było fajnie widać. Przygotowanie, otwartość i mentalizacja. Dzisiaj okazało się, że przepracowali pewne elementy tego swojego wcześniejszego myślenia i emocji, które się wcześniej pojawiły. I dzisiaj właściwie każda drużyna była bardzo skupiona, była bardziej rzeczowa, była stonowana, postępowała bardziej racjonalnie i bardzo przemyślanie. To, co zauważyłem, to to, że finał ma to do siebie, że już wszyscy trochę znają grę, nawet dobrze znają grę, wiedzą, czego się spodziewać i pojawia się tutaj dużo więcej strategii, taktyki, także bardzo, bardzo emocjonujące. Absolutnie wszystkie narzędzia, które angażują nas na poziomie emocjonalnym i jesteśmy za coś odpowiedzialni, powoduje, że pracujemy zupełnie inaczej. Wchodzimy w swoje role, niesiemy tą odpowiedzialność za wynik. Chyba spokojnie mogę powiedzieć, że koniecznie, ponieważ osoby dorosłe uczą się zasadniczo poprzez doświadczenie. Też wiem ze swojego, że najlepiej się uczyłem przez całe życie na tym, co sam doświadczyłem i chyba żadna książka nie da tyle, co takie rozegranie takiej gry. No, emocje były ogromne. Po finale jest trochę spokojniej, bo już wiemy, kto wygrał. Zajęliśmy drugie miejsce. Bardzo dziękuję oczywiście drużynie i naszemu mentorowi oraz wszystkim uczestnikom. No, było to bardzo ciekawe, aczkolwiek intensywne przeżycie. Bardzo szczęśliwi jesteśmy przede wszystkim, bo nie spodziewaliśmy się, że wygramy, mówiąc szczerze. I jednocześnie zmęczeni bardzo o dziwo, bo spędziliśmy tutaj 4 do 6 chyba nawet godzin i cały czas musieliśmy myśleć nad strategią i czujemy się trochę zmęczeni, aczkolwiek chyba to ta adrenalina, która dała nam, to zwycięstwo nam dało, jednak rekompensuje to, czujemy się super. Polecam każdemu, naprawdę warto wziąć udział w tego rodzaju rozgrywce, bo jest to na pewno takie doświadczenie, którego normalnie przeżyć nie da rady. Mam nadzieję, że się dobrze bawili, ale życzę im, aby w codziennej pracy, gdy spotykają się na swojej drodze kontrahentów, partnerów, z którymi negocjują, podczas takich rozmów zapaliła im się taka lampka wspomnień dotyczących tej gry i tego finału.